I teraz popatrzcie, ilu ludzi pomaga. Ilu ludzi dzisiaj tam przy sanktuarium spotykaliśmy, jak z księdzem Tardałem, różnych ludzi. I ktoś mi mówi z jednej miejscowości, z północno-wschodniej części Polski, mówi, do nas przychodzi listonosz. I listonosz mówi, że do jakiego domu wchodzi, słyszy Radio Maryja. Zobaczcie, jak już kupiła, to chyba na godzinę kupiła. I chwała Panu, no że trzeba pamiętać, że to kosztuje. I tak dalej. Jeżeli nie będzie tej odpowiedzialności, no to zamienić prędko nie ma. Na maj nie mieliśmy tyle ofiar, żeby zapłacić to, co musimy zapłacić za przesył. Tak, bo sprawdziłem. A jest czerwiec, lipiec, sierpień. Kochani, pamiętajcie. I stąd ta symboliczna róża również na Jasną Górę. Mówcie jedni drugim tak ze spokojem. I nie słuchajcie tych wszystkich no, tej propagandy. Gazeta Wyborcza i wszyscy towarzysze z tego samego, powiedziałbym, pokroju. To oni przez wszystkie lata nas opluwali, kłamali. No bo nie chcieli, żeby było jakieś medium, które będzie mówiło prawdę, które będzie demaskowało zło, prawda? No ale my istniejemy tylko, to jest łaska Boża i tylko pomóc ludziom. I na to liczymy, proszę Państwa, mówcie jedni drugim, żeby ludzie byli tacy na to wyczuleni. Nawet na Jasnej Górze, jak jedziemy na Jasną Górę, jest wielu ludzi na pielgrzymce, to jak tak patrzyliśmy, to nawet gdybyśmy przeciętnie, to nie składa ofiary co 20. Warto popatrzeć w kościele, jak idzie ksiądz na tacę, zbierając kolektę. Zobaczcie, ilu ludzi daje i ile. Bo też tak mówią, o, nie wiadomo co, ale takie zapalenie wyobraźni. A jeżeli jeszcze ktoś podpuści, jakaś propaganda gdzieś, tego, to ludzie wszystko, ale na pieniądze to szczególnie są wyczuleni i tu mają zapalenie wyobraźni. Zapalenie wyobraźni, ja to nazywam. No, ja bym nie chciał, żeby to radio padło. Dużo spraw się dzieje, ale Polska potrzebuje tego. Polska potrzebuje tego i Polacy. Zobaczcie, ile dobra się dzieje. Dlatego myślmy o tym, to ja, ojcze, tak odnośnie tej symbolicznej róży. Ja, no, po prostu mnie wstyd mówi o tym. Ale muszę mówić, no bo po prostu to jest fenomen, to radio, że istnieje. Patrzą na nas ludzie z wszystkich stron świata. Przyjeżdżają tu różni ludzie. Nie mają takiego radia w Niemczech. Nie mają takiego radia w Ameryce. Nie ma takiego ponadamerykańskiego radia. Nawet w Ameryce. Nie mówię o Ameryce Łacińskiej. No. Nie ma. Nie ma w Rosji. Nie ma w Chinach. Nie ma we Francji, tak? Ogólnokrajowego, prawda? Ale tu jest. Jest jeszcze telewizja. To jest naprawdę fenomen. I jeszcze uczelnia wyszła. To tu z podziwu wychodzą. Ja mogę, że powiem tak. Może powiem o jednej rzeczy. No nie chcesz jechać? Tak. Wiecie, święty Benedykt XVI. Ja bym tylko kupił bilet sobie na inną godzinę. W radiu, w telewizji. No jak nie można, to nie można. Jeszcze uczelnie robią. Tu bardzo dobrze. Proszę pilnować, żeby to nie szło na którą godzinę? W Niemczech wszystko idzie na lewo. 14.15. No. A to, o którym miałeś? Mądremu dość. O którym miałeś? Dlatego, myślę, o którym miałeś? No mówię, 14.20. Nie, 14.15. Są mi ludzie. No to o tej powiedz. No. Się, bo diabeł istnieje. I też kusi ludzi. I też... Ale ci mądrzejsi. Jak można, to spróbujmy myśleć. A co? Zapowiedziałem, jak można, w miejscowości przeczytam, może Kunów koło Ostrowca Świętokrzyskiego, koło przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd. Zapisy u pana Jarosława 695 788 458. Powtórzę, 695 788 458. Kutno, parafia Świętego Wawrzyńca. Zapisy u pani Zofii. Telefon stacjonarny 24
254, 41, 49. 24, 254, 41, 49. I Legnica, parafia katedralna świętych apostołów Piotra i Pawła, numer telefonu do organizatorów 536, 614, 236. 536, 614, 236, a także zapisy w biurze Radia Maryja jutro, czyli w poniedziałek i we czwartek od godziny 11 do godziny 13 i od godziny 16 do godziny 18. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo, czy można rozmawiać z ojcem Tadeuszem? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę, słyszymy pana, tylko radio jest niewyłączone. Teraz włączę, dobrze? To w momencie, kiedy uzyskujemy połączenie z radiem, od razu należy wyłączyć, bo szkoda naszego czasu. Szkoda czasu, po prostu. Tak. Szkoda czasu. No właśnie, czekamy. No. I to, proszę państwa, to jest tyle minut. Proszę, ja już patrzę na zegar, ile? Pół minuty już. Czy my się słyszymy? Halo? No. Tak. Dziękuję za połączenie przede wszystkim. Tak szybciutko prosimy do sprawy. Ale to, proszę ojca, no będzie się działo. No. Ja chciałem ojcu parę rzeczy powiedzieć takich ciekawych. Ja, chrześcijanie ze mnie zrobili katolika. Po prostu tak pewne elementy w życiu się usytuowały, że wyszło na to, że ja mam ich poprawiać. No. To jest niedopuszczalne. To, ja przepraszam, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, ale teraz mamy pielgrzymkę, kochany. Dobrze? Przepraszam, ale bo na pewno będzie to się kojarzy człowiekowi wiele spraw, ale teraz no to jest to. Prawda? Nie będziemy mieli dużo już czasu, to już jest właściwie 5 dni. 5 dni. W poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Wyjazd już, bo sobota już pielgrzymka, prawda, i niedziela. Dlatego teraz spieszymy się, organizujemy się ostatecznie. Kochani, podajcie ludziom i SMS-ami, i telefonicznie, i... To jedziesz do informacji na centralny, ona ci poszła. Wszędzie. I zachęcić. No mamy o co się modlić. Trzeba się modlić za Polskę. Pójdź przed 14, jak ci powiem informacji, że tak, już nie gadaj tam. No to tak. To, co a jak powie, że nie, to musisz wsiąść tak i pojechać. A jak powie, że można zwiększyć, to może wszystko paść. No ale jak powie? Prosimy bardzo, halo? Bo też jest po 16. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? No tam są miejscówki, może wyjął już. Teraz i zawsze. Alena Legionowa. Rozumiem. Ja chciałam zgłosić, że już mam tyle na autokar. Proszę już nie ogłaszać. Na pielgrzymkę do Częstochowy. I to jest pani Alino, parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, tak? Tak, tak, tak. To już tak. Jest pełny autokar? Już jest pełny autokar, nawet za nadrzu mamy troszkę. To może drugi pomyśl, może skoc, albo podesłać ludzi gdzie indziej. Ale tak? To jest tak, że zawsze w ostatniej chwili jeszcze tam odpadają nam. No właśnie. Z tym Alfordem i zabił człowieka i już był ostrzegany i teraz tylko 8 lat mu grozi. Dobrze, pozdrawiam wszystkich serdecznie słuchaczy, ojca dyrektora. Siedzi, ojca Piotra. Ojca Piotra. A widziała pani troszeczkę dzisiaj z Ameryki? Tak, oczywiście widziałam. No nie jest to radosne. Oni kawał drogi jadą z Kanady, ze Stanów. Jadą. Tam ta Częstochowa amerykańska. Właśnie ojciec Zembrzuski, Paulin, rozpoczął piękne, i Paulini tam. Kazanie było. No właśnie. Pięknie i ci ludzie piękni. Ładnie się ale widać tacy, ale widziała pani tacy zmordowani ci ludzie, to widać. Tak, oni się ładnie tak. Ubiorą to, ale oni strasznie ciężko pracują. To. Strasznie ciężko. Jak ja tam widziałem, to po dwa etaty, po trzy prace biorą. Ja nie wiem, jak oni to dają radę. Później szybko im zdrowie siada, prawda? Tak. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Alino, dzięki wszystkim organizatorom. Ojcze, a jak tam w Białymstoku? Tak, zaraz się pani Wandzia na pewno. Pani Wandzia ma trzy autokary na pewno. U świętego Rocha. Tak, jeszcze pani Irena, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Tak, ksiądz Leon. Tak, tam trwają jeszcze zapisy z tego, co mamy
w nasze Rocha też ksiądz Tadeusz, prawda? Bardzo fajny proboszcz. No i parafia Ducha Świętego. Parafia Ducha Pani Alicja. Pani Alicja, no. Czy ona ma pełny? Jeszcze nie. Nie mam adnotacji. Mam adnotację u pani Wandzi, że 3 autokary kompletne, natomiast z tego, co wynika z wykazu, jeszcze przy parafii Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła trwają zapisy. No to może podamy telefon. Do pani Ireny, to jest parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 606 326 341. Powtórzymy. 606 326 341. I parafia Ducha Świętego, tu numer telefonu do pani Alicji, telefon komórkowy 510 860 300. 510 860 300. I telefon, tak? A Łomża? Łomża. O, jeszcze zaraz do Łomży, tylko tu podam jeszcze stacjonarny, dobrze? Do parafii Ducha Świętego 85 741 20 87. 85 741 20 87 i już próbuję do Łomży. Dlaczego tam zapamiętam, pan Stanisław pierwszy raz, jak żeśmy jechali, ile tam miał ludzi, no tak, jak to bardzo pomysłowo był. On plakaty zrobił nawet w sklepie monopolowym. I to jest bardzo mądrze wszędzie, niech się dowiedzą ludzie. Tak, to jest połączona pielgrzymka, proszę ojca. Zapisy oczywiście i centralne miejsce to katedra w Łomży, ale także dołącza się rodzina Radia Maryja z miejscowości Jedwabne i z miejscowości Gostery. Jedwabne to jest tuż przy Łomży. Czyli okoliczne miejscowości. Czyli pan Stanisław przyjmuje w Łomży, telefon stacjonarny 86 216 37 66. 86 kierunkowy 216 37 66 oraz w sklepie Fuchs przy ulicy Dwornej 1. Sklep Fuchs przy ulicy Dwornej 1. Teraz telefon do miejscowości Jedwabne. Pani Bożena przyjmuje zapisy. 883 335 940. 883 335 940 i miejscowość Gostery, tutaj pani Janina przyjmuje zapisy 29 761 56 82 29 761 56 82. Bardzo gorąco oczywiście pozdrawiam. Ciekawe jest, no, Kraków ma wszędzie komplet. Odbiorę telefon jeszcze, bo już przyjąłem i za chwileczkę przejdziemy do Krakowa. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pani Elżbieto, jeżeli dobrze poznam. Proszę ojca, miałam pełen autokar, ale dzisiaj stał się tam wypadek, ktoś się zabił na motorze i 3 miejsca zostaną wolne, więc ja zwracam się do ludzi. Prosimy bardzo, telefon jaki? Jakie zapisy? Gniezno. Mój telefon jest 691 2208 33. I ja jutro tam przysyłam jednego pana tam z takim, bo tam potrzebuje coś. Tak coś przywozi. Dobrze, czyli proszę panią 691 22 0833, a można i tak 691 220 833. No, proszę ojca, idę na operację. Ale jedzie pani na Jasną Górę? Jadę. No to jak to? Nie będę mogła na placu być. No to... Ale jadę, mam kolano zepsute. A, kolano to nic takiego. Nie, ale mnie bardzo boli. Pani Elżbieto, to na to drugie klękać, na to zdrowe. No to żebyście zdążyli, bo jak tak... No. Zdążymy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, Pani Elu, idziemy dalej, czyli Gniezno jest. Ale jeden autokar, a ile tam ludzi w tym Gnieźnie, nie? Kochani, rodzina Radia Maryja, trochę więcej apostolstwa, no. A nie tak patrzy i tak.
Trzeba się zaangażować. Angażę, tak jest, prawda, jak mówią Francuzi, nie? A nie tak stoi z boku. Kościół to nie kibicowanie. Kościół to jest zaangażowanie, to nie kibicowanie, to nie patrzenie z boku. Ewangelizacja. Pan Jezus czeka na nas. Dzisiejsza Ewangelia. Żniwo wielkie, prawda? Posyłał Pan Jezus i posyła też teraz. Dlaczego nie wierzą? Bo nikt im nie powiedział. I my musimy właśnie powiedzieć. Dlaczego są tacy źli? Bo nikt im nie pokazał innej drogi. To jest nasze zadanie właśnie. Ojcze, mamy jeszcze? Tak, proszę bardzo, Radio Maria, halo? Szczęść Boże, chciałam zapytać, w Ciechocinku są jeszcze miejsca? Ciechocinek, tak? Więc już zaraz szukamy Ciechocinek. I a przy okazji Toruń jeszcze powiemy. O dobrze, bo tak, pani Mariola z Torunia dzwoniła po 21.30. Przypomniała także, że trwają jeszcze zapisy w Toruniu u świętego Józefa, ale możemy jeszcze przypomnieć. Z parafii w Toruniu. I tylko święty Józef, kara boska, prawda? Jakie to wszystko takie nieposolone. Oporne. Nieposolone, takie to, no, jakiego Panie Boże my stworzyłeś, takiego nie masz. Mam Ciechocinek, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła. Mam nadzieję, że ma Pani przybory do pisania. Zapisy przyjmuje Pani Urszula. Numer telefonu 607 102 170. Organizatorzy oczywiście zapraszają parafian, ale także kuracjuszy, także naszych przyjaciół z miejscowości okolicznych, możliwość dokonania zapisów także w kiosku parafialnym przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Ale ja bym nie czekał na to, że do kiosku, tylko za tylko od razu telefonicznie. Już dzisiaj nie bardzo, prawda, ale od rano karteczkę sobie napisać sobie na karteczce i rano już mamy, prawda? Tak, i ojciec dyrektor wywołał Toruń, parafia świętego Józefa. Dziękujemy proboszczowi, ojcu tak. Wojciechowi, Zagrodzkiemu, no i pani Mariola. Pani Mariola, tak. Pani Mariola Zdrojewska. Telefon komórkowy do pani Marioli. Pozdrawiam Leszka, tak, 602 215 800, 448, powtórzę, 602 215 448. Można się także zapisać w zakrystii, w sekretariacie parafii, a także na furcie klasztornej. W zakrystii, to znaczy w sakrystii kościoła świętego Józefa. Józefa, tak. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo? Halo, halo? No niestety, jakoś chyba radio też nie wyłączone. Proszę bardzo, halo? Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi słuchaczka Żybuszkiem. Proszę ojca, czy są jakieś wolne miejsca jeszcze z Gorzowa Wielkopolskiego do Częstochowy? Tak, próbujemy Gorzów Wielkopolski. Dziękujemy, że pani idzie właśnie. O tak trzeba. Posłuchać tego dobrego natchnienia i idziemy. I nie bać się, bo w ostatniej chwili jeszcze diabeł będzie podpowiadał. Nie, bo tego, bo prześpij się. Jak pani na imię? Elżbieta. Pani Elżbieto, Gorzów Wielkopolski. Już próbujemy odnaleźć tutaj. Proszę ojca, ja właściwie mam numer. To jest numer sprzed kilku lat. To jest parafia świętego Antoniego i świętego Stanisława, klasztor braci mniejszych kapucynów. Ale proszę powiedzieć. Więc tak, numer telefonu do pani Zdzisławy albo pana Zdzisława, więc tak jest przekazany, więc telefon komórkowy, bo chyba tak najłatwiej, dobrze? Tak. To mamy tak, 728 661 947. Dziękuję bardzo. Taki pani numer miała? Ten sam, właśnie ten, tylko brakowało mi cyfry 7. Czyli tej końcowej. Tak. Czyli 628, 661, 728, proszę ojca na początek. Tak, 728, 661, 947. Wszystkiego dobrego, panie Elżbieto. Bóg zapłać, jeszcze telefon stacjonarny też, 95. 735 98 54. Powtórzę, 95 735 98 54. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Boże, szczęść Boże, z tej strony Wiecezja Sosnowiecka się kłania. Pani Irena? Pani Barbara, tak? Nie, ja razem Barbara z tej strony, Będzin Szyberka z tej strony. Na tym Halinką Wójcik. I tak młody miał czasu, a tylko prosił po to, żeby pogrążyć Zaleckiego w problemach. Nie, bo wiedział, że się było nie czynne przez była niedziela. Czyli youtuber czynny. Ewentualnie, dlatego numer dodatkowe problemy, żeby pogrążyć Zaleckiego. Po to masz ten... Kaza, powiem, że przyjdę. Kupi. Sam to wiesz, że przyjdę. Czyli od razu podajemy informację, miejscowość. Nie, na Facebooku też się zgłosiło. To nic nie znaczy. On przyjdzie, on przybyt kupowa numer telefonu do organizatorów, bardzo proszę. Może myśli, że będzie miał jeszcze innych chłopaczków. Może też dzięki tobie, żeby pogrążyć Zaleskiego. Jeszcze raz ci mówię. 064. A ty pójdziesz wszędzie, wszystko gadasz, głupoty gadasz, to widzę ja. A on myśli, że on będzie miał dodatkowych świadków, bo jemu się przydał, jak on pracuje, to więcej się zarobi. A ty więcej gadaj. Do domu musisz jechać do matki, pójdziesz tam do mojej. Wróć. Nie, teraz. Pani Barbaro, jakby z dwóch to mówi się aż dwóch, a nie tylko... Bo to jak tak człowiek narzeka, to jest nie zachęca tym. Tak. Tylko właśnie, że jest tyle ludzi, już tak bardzo dużo, bo już jest dwóch, prawda? Później będzie trzech, a później będzie dziesięciu. Ale trzeba budzić ludzi, budzić. Dziękujemy i pozdrawiamy. Bóg zapłać. Tylko proszę bardzo, idziesz drugi raz i pogrążasz się. Boże, kogo pytamy? Już miałeś tu telefon, trzeba zostawić, by się schowało. Albo do matki wyjść. A ty 300 zł zapłaciłeś, a co używa? Jakiś ham jest. Dziecku zabrać jeszcze jakiś telefon. Po prostu chcemy jeszcze zapewnić. Tylko policję wejść. Czyli od razu widzicie zapisy, jakie kontakty? To jest mój telefon i ty masz prawo go używać. Telefon stacjonarny. Ale że ty dałeś mu furtkę, bo ty używasz ten. 22. 639. 75. 84. Tak, albo bezpośrednio w sakrystii u księdza Piotra, u księdza Pawła Mazurka. Że takie kurwa dziady są w tej Warszawie. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy Warszawę, parafię zesłania Ducha Świętego, zatem trwają jeszcze zapisy. Wszystkiego dobrego. Nam trochę się wykruszyło osób i bardzo byśmy chcieli zapełnić. To zawsze tak jest, dlatego trzeba zawsze zapasować lista, prawda? Ale właśnie, z tym jest kłopot. Nie, nie, to... Ojej, już lamentacje. To już widać, że... To nie ja lamentuję. Dziękuję Panu Bogu, nie lamentacje. Lamentacjami nigdy nie zachęcimy ludzi do niczego. Nie, nie, to nie ja lamentuję, tylko po prostu ludzie jak wiedzą, że to będzie takie zgromadzenie wielkie, to chyba się boją. A czego się tu bać? To się cieszyć, a nie bać. Wreszcie się zobaczą. Czego się bać? No właśnie. Złej baletnicy przeszkadza rąbę bez spódnicy. No właśnie. Nie ma się co przejmować, proszę pani. Ja się nie przejmuję. Nie, ja ale mówię pani, nie tam boją się. Gdzie... No. Na Woodstock to się nie boją, nie? Ale na Światowy Dzień Młodzieży to niebezpiecznie. To jeszcze gadanie, które jest. No właśnie. No. A tam no, tacy w Krakowie Boże. Jeszcze tacy byli, żeby wyjeżdżać z Krakowa, bo Światowy Dzień Młodzieży. Zamiast wszyscy... Młodzież, to jest szansa. To jest szansa, to jest łaska Boża, prawda? Zgromadzi się tylu ludzi, oni się zobaczą. Będą się modlić razem. Będą razem radować się po chrześcijańsku, po katolicku, jakoś tak pięknie. Cieszyć się, do takiego środowiska trzeba iść. I tak samo pielgrzymka, to jest piękna rzecz. To jest, tam jest atmosfera taka, tego się nie przeżyje. Ani przy telewizorze, ani przy radiu, ani czytając coś. To będzie z oczywiste i to tak. A my co roku to mówimy i to takie. Ja już jest taka ciężka artyleria, niektórzy, że szkoda. Jak grochem o ścianę. Nie, tak. To takie. Takie lenistwo duchowe. Leniu, będziesz jajko, o panie. A to ja ci wysłałem te zdjęcia Zaleckiego. A ty myślałeś może, że to Zaleski? Jak on jest w areszcie?
Jeszcze więzieniu jak będzie, to może mu dadzą komputer, ale teraz to pewnie nie. Część ludzi jest także to nie on. Przynajmniej takie, tak się wloko. Ja ci wysyłałam to zdjęcie z tą Rafalną. A ty może myślisz, że to już jest zaraz. Cała prawda, cała droga. Nie wiem o tym, że ma robi z głowy, z mózgu wody. Szkoda gadać. Nic. No i też Szojca na potrzeba takiego zaangażowania, pomysłowości, że nie tylko czynuje w rodzinie Radia Maryja, tylko różnymi drogami docierać do ludzi. Oczywiście docierać i dlatego mówię, że jest to książka. Tylko chciałem się z tobą mówić, bo od przybytku głowa nie woli. Będzie miał więcej świadków, to będzie bardziej znany. Książka jest. Żeleckiego jeszcze pogrążą. A ty zamiast uciekać od tego, to ty jeszcze tam lecisz. Splendor24.pl. I dziękujemy Fundacji Nasza Przyszłość ze Szczecinka. Nas ludzie świeccy. Pięknie to organizują. To jest apostolat. Oni robią dobrą robotę. Dobrą sprawę dla Polski. Co kradli, to konkretnie idzie się na policję wtedy, bo ci zabrał telefon. Tu jest konkretnie. I byś załatwił sprawę. Ale tam było nieczynne było na komisariacie. Na i być, po prostu, i być szlachetny. Tylko w swojej sprawie się mówi. A tam, że tego to nie ma co dupy truć. Ale mi pomoże. Nie oddał ci telefonu, nie chce cię oddać. Masz prawo pójść, przyjedziesz z policją i zabiorę. Jeszcze go wsadzą. W różnych masę tego jest tytułów różnych. I kochani, i na różne problemy można odpowiedzieć ludziom. I dlaczego nie dać do ręki? Dlaczego dziecku nie dać do ręki pięknej książki, dlaczego nie pięknej zabawki, dlaczego nie pięknej muzyki, dlaczego nie pięknego filmu. Trzeba to tym bardziej, bo zły jest bardzo zorganizowany i tej szkody narobi. Na przykład teraz pokazałem ci, czego potrzebują nasze kości. Taką książkę. Kości, co potrzebują. Co jeszcze powiecie? Musimy ukończyć, proszę ojca, bo mamy 36 minut po 23. Ojciec tu rządzi i ja tylko tak siedzę z drugiej strony i równocześnie zaglądam w internet, patrzę, co tutaj jest dobrego. No, na tej naszej ojcu gratuluję ojcu bardzo, bardzo tego portalu Radia Maryja. To jest ojca zasługa też i współpracowników ojca. Jak masz o tej 14, to lepiej jeść, bo potem wiesz. Patrzy się. www.radiomaria.pl. Ile tu rzeczy, a ile z archiwum, prawda? To są ogromne zbiory. I tego nie ma, tego nigdzie nie znajdziemy. Nie jest, słuchaj, urzędnikiem żadnym. Piękne rzeczy, człowiek. Ale on nie pracuje w sądzie. Ciekawe, on na przykład przed tym wyżeście podali. Nie musi. Przemyscy ludwisarze wykonują największy kołysanie dzwonu na świecie. Ciekawy jestem. Będzie ważył 50 ton, wyniesie 4,5 ton. Metra. No może mieć problem, bo jak ty tutaj jesteś, a tam, będzie się dalej pytał. Tylko kurwa, ty jakieś będziesz tam srać na tym, za plecami. Jedź o tej 14 i strona zatworna. Jeszcze ma matce bilet popsuje, tu popsuje. Te będą się pytać. A co mnie? Chory człowiek. On się zobowiązał, że on wcale nie czeka. On nie czeka, ten polityk, tak powiedział. Prawie raz jeszcze tak. No, ciekawe jestem, a syn dzwon Zygmunta jest? Ale to nie kołysany jeszcze, bo to z tych jest nie kołysany. Tak, bo z tych, które znajdują się na wieżach Chrystusa w Toruniu, on jest chyba najstarszy. Ale nie czeka ten polityk, tylko tak powiedział, bo czas mają w każdym bądź razie. Czyli zapraszamy także, aby zaglądać na portal Radia Maryja, na nasz profil facebookowy, na nasz profil twitterowy, bieżące informacje, komentarze. Powiedzieć młodzieży, niech młodzież wam pomoże. Żadnych problemów ja nie będę mieć, tylko on po prostu niepotrzebnie sra. No. Kielce wręczono noty identyfikacyjne, rozumiem, żołnierzy niezłomnych.
postacią, no z tobą parasol ochronny. Proszę, prezydent Turcji rozważa przyznanie obywatelstwa milionom uchodźców, a później ich puści, zrobią wizy, no tak, w Europie i puści te miliony. No ja dopiero. Europy, to jest... Jeśli ci ludzie dobrze radzą, prezydent Duda będzie... O, masz, o, Zelecki, zobacz, o, prawdziwy Zelecki, zobacz, weź ten telefon. Przecież to jest z lutego. To jest wszystko z lutego. To ksiądz biskup, to jest nie jest jeden marzył. W Giżecku uroczystości dzisiaj złożył świętego Bruno na Skwerburgu. Nie będziesz wiedział, co odpowiedzieć. Ludzie, miałem zadzwonić do pana profesora. I co? Nie zadzwonił, teraz zobaczyłem jego. Tak. No, piękne rzeczy, proszę Państwa, piękne rzeczy, ale inne. I nasz dziennik można, proszę Państwa, czytać z internetu. No nie ma tego miesiąca, to nie był on. Ale on ma z tego miesiąca, Paweł, ma na swoim telefonie Facebooku z miesiąca z tego na człowieka. No to ma Paweł, a co ty masz do Pawła? Czy to nie jest jakiś kabel? Zatrzymał o tym środowisku cały czas. Czy nie słyszałeś o instytucji uchodźców? Paweł ma go na Facebooku i mu się wyświetla cały czas, że przeczytano wiadomości. No to Paweł, a nie ty. Dlaczego biznes będzie w stanie? Cię tam chodzi? Ja pomagam tylko. A pomagasz, tak. Pomagać, tego faktów. Nic nie ma. Kosztowna porażka była z finansowaniem. No to jest, kolejna portal w polityce. Paweł taki głupi. To niech się nie odzywa, Boże. To jest pomyłka, to jest kto inny. No widzisz, a tutaj też, żeby się objawia i to nie jest to. No, na przykład. No, na 4-8, to co? No pięknie. Tego nie przewidziałem. No to co? To modlitwa. Ty możesz się przyłączyć, możesz się przyłączyć. Jak najbardziej, no proszę Lica, dziękuję. Dobrze. Zapraszamy. Drodzy Państwo, modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Dzisiejsza niedziela to 14 niedziela zwykła, rok C. Podaję informacje o na stron. Dobra, śpić. Chcieliby pomóc się wraz z nami na antenie Radia Maria. Czynne są telefony. Tom trzeci, daruj sobie, masz ważniejsze sprawy. Tydzień drugi, tydzień rozpoczynający się od słowa. Nie musisz. Dniem pełnym blasku. No nie musisz. No on na cię nie czekał, a ty nie musisz. Psalmodia, po co się pchać? Niedzieli i uroczystości. Strona 1022 i strony kolejne. I antyfona kuści Matki Najświętszej. Witaj niebios królowo. W częściach stałych strona 1018 i strona kolejna do tej modlitwy Państwa bardzo gorąco zapraszam. No, ostatnia aktywność 6 miesięcy temu. Michał Zalewski. Ostatnia aktywność 6 miesięcy temu. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Przy końcu kolejnego dnia naszego życia uczyńmy rachunek sumienia. Za dobro, które stało się naszym udziałem, dziękujmy. A za nasze upadki, słabości i grzechy, dobrego Boga, tego, który jest miłością, przepraszajmy. Trzeba myśleć o swoich problemach, o swoim życiu, robić swoje, a nie się oglądać na siebie. Swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam ten gruby grzechy, poszedł na grenadierów. Do życia taki wiecznego. Krzysiek Strzembeka, to z niego się śmiali. Jesteś dniem pełnym blasku. Bo gruba beczka. Rozpraszasz nocne ciemności. On mnie poczuł, tam poszedłem. Biały, żeby z ciebie się wyśmiali. Bo ja tylko tam chciałam się spytać przez niego. I tam wsadziłam go na tylko mi zadał. A on słuchaj się śmiali. Jak gruba beczka. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy tobie. Ty, którzy ciebie miłują, posłaniaj swoją prawicą. No ale to tego robią nie głupi. Ale wiesz. I wrogie oddaj. Ale widział, że... Kieruj twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Każdy ma swoje problemy. Nasz królu, niech ciebie z ojcem i duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność. Trzeba, że świadków nie ma na sądzie. Pan cię ukryje swoimi piórami.
nie ulęknie się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. No i dobrze, bo Pan do niego jest swoją ucieczką. Możesz jechać do tego wujka całego po telefon i na 14 na pociąg i wygrasz. Nie dosięgnie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Możesz iść na policję o tej sprawie, że nie chcę Cię oddać, już oni pojadą i zabiorą. Będzie miała nieprzyjemność, ale ze swojej winy. I będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku. Tam jest dziennicowy i dziennicowy sama pójdzie. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Proszę bardzo. Najpierw pójdzie dziennik, nie mieszaj. Pójdzie z nim najpierw, jak nie uzyska, to protokół. Protokół to jest jak ukradziony telefon. A tu jest jeszcze na razie nie wiadomo, co ukradziono. Pójdzie z nim, zabierze i odda mu. Będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieku. Sobie narobi nieprzyjemności, bo dla takie rzeczy to... Po drugi Mareczek jakiś taki chciwy. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, mało to w Warszawie takich odkupiłeś Panie Boże wierny, powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dziad to jest zły. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, a tam nie wspominać przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan. No, 6 miesięcy temu Pan Gołd, otec Michałem Degos, osoby w tej rozmowie, wszystko jest. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ale w kwietniu zaresztowali. Podczas snu nas rozłamie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali. Nie zaakceptował, to się zgadza, ale w kwietniu zaresztowali. Wszechmogący Boże, 24 czy którego? Tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od słabszego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj niebios królowo, witaj Pani aniołów, witaj różdżko i drano, jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panie. O, Michał Zalewski i jest tutaj kłódka. Witaj, Panie. 6 miesięcy temu. Chrystusa za nami. Amen. Serdeczny Bóg zapłać za dar wspólny. A tu babka 25 godzin temu, a on 6 miesięcy. Piotrowi, prowadzącemu, wszystkim z nami współmodlącym się, życzę szczęśliwej, błogosławionej nocy. No to się samo wyłącza, jak on nie używa, to się samo. Ja mu dawaj, że powiedziałem. Masz, kutka. No on by co powiedział, zdziwił się. Zobacz. Co? Kutka. Dlaczego? No weź to popatrz, no dlaczego? Bo on nie używa. To kłódka się zawiesiła i to jest jak nieczynne na to. Masz uprawniwy i prawdą.
Dziękuję Państwu. Wszystko za Ci tu powiem, bo to jest smartfon. Zakończenie dnia, czyli kompletę. Dziękuję za gościnę w Państwa domach, ojcu dyrektorowi. Także bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. A z Państwem jak będzie siedział w więzieniu, to jemu dadzą komputer, on będzie mógł sobie telefon zażyczyć, zapraszam na serwis, napisać podanie. To tak od razu nie da temu. Wydarzeń z kraju i ze świata. Rodzina Radia Maryja mieszkająca za oceanem po raz 18. A widzisz, a u mnie jest w smartfonie wszystko. Modlitewne ale wszystko jest dawne, dawne. Muzycznym w wykonaniu chóru Adoramus z parafii. Trzymaj się tego. W Michigan. Słuchacze Radia Maryja zostali. To nie on pisał. To ja ci zdjęcie przesłałam, czy ktoś coś tego, ale to nie sam Zaleski, nie. Była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior. Może mieć kolega hasło i używa. Zwrócił m.in. uwagę na to, że Radio Maryja i dzieła przyjmowały łączą ludzi. Z wybranymi połączył się też telefonicznie dyrektor Radia Maryja. Przeczytane, tak, możliwe. A ty myślisz, że policja tego nie czyta? Policja odbiera to, bo to właśnie oni mają na uwadze. Dodatkowi świadko, dodatkowe aspekty. Się zastanawiasz. To wielka radość, że sanktuarium pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu tętni życiem, powiedział ksiądz kardynał. Ja to Janka Witka też używam konto i nowy kanał i tego, bo mam jego adres e-mailowy i wszystko i co. Ksiądz kardynał wskazał, że sanktuarium, które powstało z ofiar rodaków z muszę, nie muszę, ale ma ogromne znaczenie dla Polski. W Bardzie Śląskim odbyły się w niedzielę uroczystości związane z 50. rocznicą koronacji cudownej figurki Matki Boskiej Barskiej, strażniczki Wiary Świętej. Jak będzie policja chciała, to się a ja mówię, tu jedzie święty, wywieźli mnie nogami do przodu, całkiem mi się tam dobrze leży. Kresowianie po raz 22 pielgrzymowali dziś na Jasną Górę. Z najważniejszego polskiego sanktuarium zacznie apel o utworzenie ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lemieux, emerytowany biskup diecezji Karagana w Kazachstanie. Bitwa pod Kostiuchnówką to wielka danina krwi przelanej za naszą niepodległość. Stanowiła prelogię do odzyskania niepodległości. Mówił w Warszawie wicepremier Piotr Gliński. Przy grobie nieznanego żołnierza uczczono niedzielę setnej rocznicy wybuchu czymś, to. To może dla nich być przyzwolenia na piętnowanie ze względu na wyznanie, a nie na rasizm. Przypominanie o zbrodni popełnionej w Kielcach jest naszym moralnym obowiązkiem i ważnym ogniwem dzieła pojednania, napisała premier Beata Szydło w liście do uczestników obchodów 70. rocznicy pogromu kieleckiego. List szefowej rządu odczytał w Kielcach Andrzej Białek, przedstawiciel Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego, które organizuje wydarzenie. Podlascy działacze Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby w Białymstoku wybudowano pomnik prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Pomnik miałby powstać w ciągu 2 lat i stanąć w centrum miasta, zapowiedzieli w niedzielę działacze PiS, którzy powołali w tym celu komitet społeczny. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który jest też prezesem stowarzyszenia, zaznaczył, że w województwie podlaskim katastrofę upamiętniono do tej pory tylko pamiątkowymi tablicami. 22 ambasadorów zakończy swoją pracę latem, a kolejnych 10 wróci do Polski z końcem roku, poinformował dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafał Sobczak. Zaznaczył, że od listopada odwołanych zostało 4 ambasadorów w Madrycie, Belgradzie, Brukseli przy Unii Europejskiej oraz w Watykanie. Zmiany podjęte przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, jak podano w komunikacie MSZ, obejmują także konsulaty oraz instytuty już polskie. Spać, idziemy, już nie w Kielcach odbyła się w niedzielę uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom żołnierzy niezłomnych. Chodzi o bohaterów narodowych, których szczątki odnaleziono w Zgórsku koło Kielc. Są to porucznik Aleksander Życiński, pseudonim Wilczur, Czesław Spadło, pseudonim Mały i Karol Łoniewski, pseudonim Lew.
Potrzebni są chrześcijanie, którzy z radością dają świadectwo Ewangelii w codziennym życiu, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Papież zatrzymał się w niedzielę nad fragmentem Ewangelii, w której Chrystus posyła uczniów do każdej miejscowości, którą chce odwiedzić. Mają oni głosić orędzie zbawienia skierowane do wszystkich, mówiąc: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Ojciec święty wskazał, że misja chrześcijanina w świecie jest skierowana do wszystkich i nikt nie jest z niej wyłączony. Transmisję uroczystości z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. 74% Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wskazuje na negatywne postawy wobec imigrantów jako swoją główną obawę po referendum w sprawie członkostwa krajów Unii Europejskiej. Wynika z sondażu. Nowe badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych zostało przekazane na wyłączność Polskiej Agencji Prasowej, brytyjskiej gazecie Sunday Times i portalowi... Ewka, już nic sam nie gotuj. Po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej władze Berlina intensywnie zabiegają o przyciągnięcie do siebie brytyjskich przedsiębiorstw, które poszukują nowych siedzib w Unii Europejskiej. Będziesz musiała co drugi dzień koniecznie przychodzić, bo to absolutnie za dużo jest tutaj tego wszystkiego. Pożarów w obwodzie irkuckim na Syberii podały rosyjskie władze, informując o... Sama tak bardzo chcesz i niestety. Poszukiwania samolotu prowadzono od piątku. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Jutro będzie straż. Koniec. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wyrok za prawdę. W Rosji skazano internautę na 200 tysięcy rubli za stwierdzenie, że II wojna światowa zaczęła się w Polsce. Szukają rodziny Śmiałego. Rodziny trzech zidentyfikowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego odebrały wczoraj w Kielcach noty identyfikacyjne. Szczegóły w naszym dzienniku. Tu przemówił Bóg. W Legnicy ukazano wiernym relikwiarz cudownie przemienioną hostią. Ja nie mogę zapanować się, nie słucha, będzie tu całego kraju, szalała, będzie do sanktuarium świętego Jacka. Bez sensu. Kpiny i szyderstwa. Media niemieckie ciągle kreują negatywny obraz Polski, pisze dr Stefan Metrzel, szczegóły w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Nie ma mózgu. Naprawdę to już nie. Drewno, tu, 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 tu.